Partnerem programu jest Polska Grupa Górnicza SA Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski, gościnnie w programie Biznes Polska. Mamy ostatnio trzy dyrektywy, które mogą odcisnąć ważne piętno na polskiej gospodarce. Dyrektywa budowlana, dyrektywa samochodowa i dyrektywa metanowa, którą zajmiemy się dzisiaj. W studiu witam najbardziej kompetentną osobę. Pan prezes polskiej grupy górniczej Tomasz Ogala. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Panie prezesie. Szanowni Państwo, zaczniemy od krótkiego materiału filmowego, który wprowadzi nas w ten temat. Unijne plany redukcji emisji metanu w sektorze energii zelektryzowały polskich górników. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, jak twierdzi Polska Grupa Górnicza, oznacza zwolnienia ludzi i groźbę zastąpienia naszego węgla tym z importu. Unijne progi dotyczące emisji metanu wprowadzają w 2027 roku normę 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, innego niż koksowy, a od roku 2031 3 tony gazu na 1000 ton węgla, w tym koks. Polskie kopalnie emitują więcej, średnio od 8 do 14 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Przekroczenie limitów będzie groziło wysokimi karami. Polska grupa górnicza nie ma wątpliwości, że projekt redukcji emisji metanu ma uderzyć w polskie kopalnie. I stoi w sprzeczności z umową społeczną, która określa tempo likwidacji poszczególnych zakładów do 2049 roku. Oznacza konieczność likwidacji większości kopalń już za kilka lat i masowe zwolnienia w górnictwie. Planą Brukseli górnicy głośne nie w czasie niedawnego protestu przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. Podkreślali, że wprowadzenie unijnych rozwiązań w proponowanym kształcie może zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu kraju, bo polska energetyka będzie musiała szukać węgla z importu do czasu wprowadzenia rozwiązań alternatywnych dla energetyki węglowej. Polska chce działać na rzecz ochrony klimatu, ale apeluje, by robić to z głową. Eksperci zauważają, że w latach 20. musimy stawiać na węgiel, bo nie mamy alternatywy. Mamy za mało źródeł. Odnawialnych, a elektrownia jądrowa stanie w naszym kraju dopiero po roku 2030. Jeżeli więc rozporządzenie metanowe wejdzie w życie w obecnym kształcie, Polska będzie musiała wyłączyć kopalnie już za niecałe 4 lata, ale nadal będzie potrzebować węgla, stąd nieunikniony będzie jego import. No właśnie, panie prezesie, głośnym tematem jest to unijne rozporządzenie dotyczące redukcji emisji metanu. Ono jeszcze nie zostało przyjęte przez Parlament Europejski, ale w obecnym kształcie to od 2027 roku w Polskich. W kopalniach węgla kamiennego um, będzie obowiązywać norma 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, a w 1931 roku 3 tony metanu na um, 1000 ton węgla. Co to oznacza dla polskiego ogólnictwa i dla polskiej grupy górniczej? Panie redaktorze, najprościej i najbardziej twardo mówiąc, ale też prawdziwie, to oznacza przyspieszoną likwidację polskiej grupy górniczej na takie dwa kroki rozłożoną. Rok 2027, 6-7 jednostek produkujących dzisiaj węgiel. I rok 2031 kolejne dwie. To jest zredukowanie mocy produkcyjnych PGG o około 70% w krótkim czasie, więc mówimy tak naprawdę... żadnej kil... kopalni nie będzie się opłacało eksploatować. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi będzie szybciej musiało poszukać pracy. Mówimy o takim procesie bardzo skróconym, cztero i, i, i tym dołożonym okresie kolejnych czteru lat wszystko rozłożyłoby się na niespełna... 8 lat. Tak, to jest proces bardzo szybkiego zlikwidowania, tak naprawdę, sektora górniczego, dlatego że te normy, które zostały zaproponowane, co nie jest tajemnicą, ponieważ my od wielu lat raportujemy, jaka jest wielkość emisji metanu, te normy są nie do spełnienia. przy kopalniach, które pracują w Europie. A ta, ta, ta dyrektywa tak naprawdę w istocie jest, jest celowana w większości w kierunku PGG, jednej spółki, bo jeżeli znaczy, popatrzy... bo mówimy o Europie, ale tak naprawdę myślimy o, o polskim górnictwie, bo 94, proszę mnie poprawić, procent węgla kamiennego jest wydobywane w jeżeli, Polsce. Jeżeli mówimy o tym, no dyrektywa jest ładnie zapisana, która dotyczy wszystkich, ale tak naprawdę jak zobaczymy, kto jest nią objęty, to jest objęta Polska przede wszystkim, tam jest jeden wyjątek, jeszcze jednego kraju, ale przede wszystkim Polska i przede wszystkim Polska Grupa Górnicza. Tak naprawdę jest to akt celowany i kierowany w stosunku do jednego państwa. Co jest bardzo charakterystyczne i bardzo istotne, panie redaktorze, Szanowni Państwo, Polska przyjęła w roku 2021 plan odejścia od węgla. Myśmy przyjęli plan odejścia od węgla, podpisaliśmy umowę społeczną i uznaliśmy, że stopniowo będziemy odchodzić od węgla z celem jego całkowitego zamknięcia, czyli zredukowania mocy produkcyjnych jeszcze przed upływem roku 2050, czyli w ramach porozumień, które w Unii obowiązują. Więc Polska. Powiedziała tak, jesteśmy w, e, częścią Unii Europejskiej. W ramach tej Unii Europejskiej e, zgodziliśmy się na odejście od węgla. 2050 to jest okres 2050, z tym deadline, tym te, terminem końcowym, i ułożyliśmy program, który był bardzo podobny, który jest bardzo podobny do tego, który obowiązywał w Republice Federalnej Niemiec. Tam również odchodzenie od węgla kabinnego w kopalniach głębinowych trwało 18 lat. 18 lat krok po kroku zamykano stopniowo y, poszczególne kopalnie, żeby a zabezpieczyć dostęp do węgla, którego Republika Federalna Niemiec używa do dnia dzisiejszego, bo to trzeba o tym gdzieś pamiętać, tylko go importuje, a dwa umożliwić tym pracownikom, obszarom górniczym tak zwaną transformację. Na to było 18 lat, w naszym przypadku będzie lat 8. To jest mniej więcej taka pan, e, różnica, jeżeli to oczywiście będzie w takim brzmieniu. Pan prezes wspomniał o tej umowie społecznej, tak. bo przecież kwestia górnictwa jest częścią ładu społecznego e, i tego dotyczy ta, ta umowa. Czy to, e, jeżeli to rozporządzenie unijne zacznie obowiązywać, to rozumiem, tę umowę będzie można wyrzucić sobie do kosza albo poprawić? Rozporządzenie w, w dzisiejszym kształcie wprowadza wprowadza niemożliwe do wykonania limit i wprowadza drugi element w postaci kar. Kar, które mają być dotkliwe, odstraszające i pozbawiać wszelkich korzyści. Więc my to jakby interpretujemy bardzo prosto, tylko jest konieczność zamknięcia tych, tych kopalń. I rzeczywiście w tym momencie porozumienie pomiędzy rządem związkami zawodowymi reprezentującymi kilkaset tysięcy ludzi. Samo Dużo rządem, negocjowane. z tak. no, spółkami górniczymi, on, ono staje się bezprzedmiotowe. Czyli ono generalnie ulega, w tym kształcie jest bezprzedmiotowe. Mówimy nie o transformacji, tylko mówimy chyba o likwidacji. To takiej szybkiej, przyspieszonej likwidacji całego sektora w A tak konkretnie czasie. to te kary ile yy, będą wynosiły? Tego nie wiemy, natomiast, bo one dzisiaj nie zostały jeszcze podane, natomiast widzimy zapis, a jesteśmy bardzo ostrożni co do zapisów, ponieważ a, bardzo podobnie jak kiedyś powstawał ETS, to ETS miał być instrumentem, który powoli, e, e, równomiernie podnosi ceny CO2, umożliwiając albo przyspieszając i wpływając w tym momencie, czy wpływając na... Zmianę sposobu wytwarzania energii z paliw kopalnych na kopalnie, na, na, na odnawialne źródła energii. Nagle okazało się, że na przestrzeni kilku miesięcy czasu uprawnienia CO2 wzrosły do 100 euro. O, z kilku, tam pięciu, sześciu, później kilkunastu do stu euro, więc nie był to bardzo delikatny mechanizm z równomiernego podnoszenia cen, tylko to był bardzo ostry, gwałtowny mechanizm, który doprowadził do tego, że w każdej megawattogodzinie 500 zł to jest specjalny podatek, który jest płacony z tytułu e, używania e, węgla, a przypominam, to, że go używamy, to, że jest taka ilość, to też historycznie warto o tym przypominać. To nie jest do końca nasz wymysł. To jest kwestia tego, że Polska w roku 90. prawie w 100% bazowała na węglu. Duży kraj środkowoeuropejski, który nie z własnej woli znalazł się pod wpływami yy, Rosji Sowieckiej, był yy, oparty o węgiel. I pomimo tego, że procentowo myśmy dokonali zmiany bardzo podobnej jak średnia europejska, to fakt, że na początku nie mieliśmy takiej instalacji, takiej ilości generacji gazowych czy atomowych, dzisiaj powoduje, że jest taka, yy, taka zależność i taki, taki, duży procent udziału, taki duży udział węgla w, yy, w miksie energetycznym i, i chyba jest uzasadnione. Stwierdzenie czy, czy wniosek i za to, że a taki mieliśmy punkt początkowy, zostaliśmy dzisiaj ukarani. No to jest jedyny podatek, który, który ja znam, którego wysokość zależy od gry giełdowej. To jest zupełnie coś niesamowitego. Ale no, między innymi pan prezes uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez związki zawodowe. Tam podpisano taką deklarację działania przeciwko tej, tej dyrektywie, czy tam rozporządzeniu metanowemu. Europarlamentyści wszystkich opcji. Pod tym podpisali, co, co rzadkie, rzadkie. Czy pana zdaniem jest jeszcze szansa, żeby no, zatrzymać to szaleństwo? Jest obowiązek dokonania, jakby wykonania wszystkich działań i starań zmierzających do tego, żeby to zatrzymać albo zmentyfikować, w sposób umożliwiający wykonanie umowy społecznej. To, że parlamentarzyści podpisali, to jest jakby pewien też znak. Znak i dowód na to, że oni też rozumieją bez względu na to, czy to jest, z jakich ugrupowania się wywodzą, że to jest duży problem związany z tak krótkim procesem transformacji, a, i krótko mówiąc, zmianą raz nowych źródeł energii, a dwa przekształcenie miejsc pracy w inne, bezpieczne i w, w, równo, w równowarte. Więc to jest pewien, pewien znak, że po prostu wszyscy rozumieją, że to jest za szybko i to też powinno być, ten sygnał powinien być odebrany. Natomiast Natomiast my musimy jakby wykorzystać wszystkie środki, żeby wpłynąć politycznie na decydentów w Brukseli a celem uznania naszych racji, no celem jakby uhonorowania umowy społecznej. A przede wszystkim, to jest jeszcze jeden aspekt, że to nie zamyka kwestii używania węgla, to tylko zamyka produkcję węgla. Bo dalej węgiel będzie używany dla celów produkcji energii elektrycznej czy ciepła, tylko to będzie węgiel importowany. Bo w dzisiejszym kształcie rozporządzenia to tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób. Będzie Unia Europejska weryfikować metanowość kopalni węgla, który przypłynie. A teraz, żebyśmy też zdali sobie sprawę z wagi problemu. Polska grupa górnicza to emisja około 120 tysięcy ton rocznie. A światowa emisja przy produkcji węgla to jest 50 milionów ton. Jeszcze raz 120 tysięcy i 50 milionów ton. Jeżeli ktoś ambitnie podchodzi i, i, i szczerze podchodzi, że chce rozwiązać problem emisji metanu, to musi, przepraszam, ale użyję tego słowa w sobie, gadać z Chinami, z Rosją, ze Stanami Zjednoczonymi, Indiami. Tam ten metan się produkuje. Jak wiemy, emisje nie mają paszportu, ziemia jest kulą. W związku z powyższą to tam trzeba załatwić, bo tutaj jest 120 tysięcy na dzisiaj, które będzie malać wskutek tego, że już na osi czasu kopalnie są ułożone w pewnym procesie wygaszania, więc i, i, i wskutek tego ta emisja będzie spadać. W dzisiejszym kształcie wiemy, że importerzy albo przedstawią świadectwo pochodzenia metanowości, a jak nie, to złożą oświadczenie, że nie mogli. Czyli skutek będzie taki, że ten węgiel spalimy, tylko on przepłynie 12, 13, 10 tysięcy kilometrów statkiem, jeszcze zwiększy się jego emisyjność, bo do emisji metanu dojdzie emisja CO2 związana z statkiem, że te statki nie są elektryczne, one płyną na mazu, dropę i to będzie kolejna emisja, którą myśmy wyliczyli na ponad milion samochodów e, e, rocznie, bo taka będzie zwiększona emisja, żeby to przywieźć. Do tego inwestycje w infrastrukturę portową, do tego obciążenie portów przewożeniem tego, to jest za krótki czas. Żeby wymienić mix za krótki m, czas. Dopiero co Polska no wybrnęła z, ogro, z ogromnego kłopotu, jakim było sprowadzenie tej jednak niewielkiej ilości węgla. Ehm, czy w ogóle moż, możliwe jest zastąpienie Ale... te, te, tego polskiego węgla węglem e, z importu? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, no to my podawaliśmy te liczby, że w zeszłym roku Posiadanie przez Polskę własnych źródeł e, energii w postaci węgla kamiennego, czyli ekwiwalent w cenie zawarty tego węgla własnego do gazu, który byśmy mielibyśmy kupić, gdybyśmy zlikwidowali to górnictwo, to był 200 miliardów złotych. żeśmy sobie zdali sprawę. Gdybyśmy nie mieli węgla, gdybyśmy nie mieli tych wszystkich kopalń bardzo często niechcianych w roku 2022, a bazowalibyśmy na. Gazie, co było przecież zgodne z intencjami polityki klimatycznej sprzed kilku lat. No odejdźcie od węgla, macie gaz, Nord Stream 1, Nord Stream na tym będziecie opierać swoje źródła. Oczywiście OZE i na tym będziecie opierać swoje źródła, tak jak Niemcy czy inne kraje. Będziecie opierać swoje bezpieczeństwo energetyczne. To ta, róż, to, to ta różnica w węglu własnym i w gazie modelowo dla roku 2022, gdyby jedno z drugim zastąpiło, to jest 200 miliardów złotych. Ponieważ my tego nie zapłaciliśmy, tego nie widzimy, to o tym nie rozmawiamy. No ale to są właśnie kwestie, bo jak, jak inaczej, jak, jak nie w takim momencie, wycenić bezpieczeństwo energetyczne? I teraz pojawia się kolejna czyli regulacja. Trzeba którym... dołożyć te 200. Tak, no to milionów, musiałby tak. ktoś poszukać. Albo byłoby tak, jak w wielu krajach europejskich jest o tym, o, o tym nie mówimy głośno, że przychodzą rachunki za gaz do wyrównania. To jest po 2000, 1500 euro za cały rok. Pamiętamy szereg tarcz, które w, całym, w całej Europie były przejmowane, czyli państwo dokładało z własnych środków po to, żeby nie obciążać obywateli gazem. Pamiętamy Uniper w zeszłym roku, który bodajże zbankrutował, ponieważ nie był w stanie produkować swoich produktów jedna z dużych firm, jedna z większych firm niemieckich, ponieważ był oparty na gazie. To były tego typu dramaty. Niemiecka gospodarka bogatsze państwo bogatsze znacznie zamożniejsze było w stanie jakoś to było w stanie musiało oddziaływać i pokrywać te straty. Ale gdyby tego węgla nie było tych 40 kilku milionów ton i w to miejsce mielibyśmy gaz, to ten gaz byłby 200 miliardów 200 miliardów niespełna droższy od rodzimego węgla. I teraz pozostawiam ocenie. Słuchacze, po tych naszych doświadczeniach mamy regulację nie wy natychmiast macie się tego węgla pozbyć. Wiesz, jakby racjonalność jest, no to wy zatrzymajcie się, to poczekajmy chwilę, nie, to, to, to najpierw wybudujmy te nowe źródła odnawialne, uruchommy je, uruchommy energetykę jądrową, uruchommy offshore i onshore, jak one będą działać, no to w miarę jak one będą wchodziły do produkcji, naturalnie wypchną węgiel. No to, to chyba taka kierunek powinien logicznie następować. Niech one zostaną uruchomione, a jak będą uruchomione i będą pracować, to one naturalnie będą ograniczyły zużycie węgla. Nie, tu się pojawia regulacja inna. To, to, to tam swoją drogą będzie się tworzyło, jak to nie wiemy, ale wy w tej chwili macie zamknąć rodzimą produkcję węgla. Bo jeszcze jedna rzecz, um, chciałem wrócić do, do tego, Napłynie no płynie sobie węgiel statkiem e, z, z Brazylii czy tam z Kolumbii. Ameryka, Ameryka Południowa, e... to jest Kolumbia, Indonezja, to sk są takie no, Stany Zjednoczone, kilkanaście tysięcy ton wiadomo, jaki tam jest ten ślad metanowy? No, nikt tego nie jest w stanie zweryfikować, będą to oświadczenia. Nawet tam zapis w brzmieniu jest taki, że jeżeli importer nie będzie mógł podać, jaka jest wysokość metanowości, żeby, czyli emisji metanu, żeby się poddać podatkowi, to złożył oświadczenie, że po prostu nie mógł tego zrobić. Więc to jest kompletny, dzisiaj wiemy, dzisiaj wiemy że mamy zamknąć górnictwo, ale, ale nie Polska wiemy... Gru grupa Górnicza nie będzie mogła takiego Nie, to znaczy my nie będziemy mogli tego produkować, my, my jesteśmy kontrolowani, bo my podajemy swoje, w ramach Europy podajemy wszystkie elementy, które wpływają na środowisko. Emisje CO2, emisję metanu i wszelkie inne elementy i wszelkie inne skutki naszego oddziaływania na środowisko. W przypadku innych krajów to jest ich wola, przecież my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. W żaden sposób nie zweryfikujemy, e, e, w jaki sposób konkretna chińska kopalnia emituje i skąd pochodzi ten węgiel. To jest niewykonalne. To jest, to, 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 jest, to jest życzeniowe, ale to jest niewykonalne. Panie prezesie, jak pan podsumuje ubiegły rok, ciężki rok dla polskiego górnictwa e, i polskiej energetyki? On był trudny, no ale jakby dwie rzeczy wydarzyły się bardzo pozytywne. Przede wszystkim to polski węgiel był u podstaw i leżał u podstaw taniej energii, bo to generalnie dzięki temu, że te kopalnie funkcjonowały i działały, mogliśmy dostarczyć tańsze, dużo tańsze paliwo. Pamiętamy, że 2000 zł za tonę to była cena miału do energetyki. W przypadku rodzimego węgla to było wielokrotnie mniej, i to jest warte zauważenia. Że to był ogromny wkład w to, żeby nie, nie, nie szalała inflacja, to był ogromny wkład w to, żeby polskie przedsiębiorstwa nie miały problemów i kłopotów. Te, o których mówiliśmy, czyli Uniper, który bankrutował, bo nie miał, nie miał pieniędzy, żeby zapłacić za gaz. Drugi element to były gospodarstwa domowe, to był program dla gmin. No przecież w 50% ponad to, był, to ponu, ponad to był węgiel z Polskiej grupy górniczej, z, 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 od naszych krajowych producentów, który dostarczany był do, do gospodarstw domowych. Opał. Pamiętamy, że ludzie nawet nie myśleli o tym, żeby kupować węgiel importowany i w tak wysokich cenach. I ten rok był bardzo trudny. Ale pokazał, jaka jest rola i waga własnych źródeł energii. I nawet węgiel się palił wbrew jednej telewizji. No, to był, dobry, to był bardzo był i jest bardzo dobrej jakości produkt. Bardzo serdecznie dziękuję. Prezes Polskiej Grupy Górniczej, Tomasz Rogala, był gościem programu Biznes Polska. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu, panie dziękuję Panie Redaktorze. Państwu dziękuję za uwagę. To był, to był Biznes Polska w telewizji Republika. Partnerem programu była polska grupa górnicza SA.